Cześć. Mam pewien pomysł na vlogowy projekt. Nie będę mówił, o co chodzi. Postaramy się robić to przez miesiąc. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czuwajcie. Czas chcę zmienić. Dokładnie. Plan na dzisiaj jest taki. Od dzisiaj, przez 4 dni, idziemy na drugi moduł tego kursu. Jest to terapia kraniosakralna SR, tam gdzie somatomotion release, to jest właśnie drugi moduł, czyli 4 dni pracy, nazwijmy to, z emocjami. Bardzo fajna rzecz. I w wolnym czasie, ale o tym będziemy mówić trochę więcej. Do roboty. W tym miejscu, w jakości jarzmowe. And as we will see, I have to ask not the usual clothes of my OBS. Każdy mózg czaszką. And here you can see clearly here. This is the i tutaj widzicie też jasny podział, różnicę pomiędzy twarzą czaszką i mózgu czaszką. My chodzimy zawsze na tą kawę w przerwie, zawsze musimy do kursu, zawsze jesteśmy w kursie. Tradycji. Tradycji musi stać się zadość, zawsze jesteśmy w kursie. Jesteśmy w kursie w fizycystemie. Ze względu na to, czy jesteśmy uczestnikami, czy sami prowadziliśmy, to idziemy na kawę pierwszej. Przerwa jest święta i przerwa to kawa i ciastko. Tak, dzisiaj o tym kursie, o którym zresztą rano wspominałem, jesteśmy w drugim module terapii kraniosakralnej. Pierwsze przed południem, oprócz tego, że techniki szlifowaliśmy dalej, to opowiadaliśmy sobie dużo swoich przeżyć, swoich doświadczeń po pierwszym module. Tak, oczywiście ludzie mówili różne dziwne rzeczy, w sensie jak pacjenci reagowali, na co Luke zawsze mówił, tak że, może być. Albo, że jesteśmy egzorcystami. Warto sobie taką ciekawą historię, jak Maćka pacjentkę, której robił kranio, miała taką mega potrzebę iść do parku. A on mówi, nie idę tylko parku, bo muszę zrobić jeszcze kilka rzeczy, jakiś teatr tam był, jakieś inne pierdoły, musiałem przyjechać do Warszawy specjalnie na to spotkanie. Po czym ja kraksę i skasowała samochód. Jak było u nas na kolejnym kursie, to już przyjechała autobusem. Więc trzeba słuchać swojego ciała. Lodziarz. Primal Pictures, czy jakoś tak, nie wiem, czy to dobrze wymawiam. W każdym razie jest to samo co w innych atlasach, ale z ruchem. Tylko, że to jest lepsze od Essential, dużo? No, raczej tak. Ale wiesz, że w Essential teraz też jest coś z ruchem? Nie wiem. No właśnie, można kupić to za 9. Nie wiem, tam 9 dolców albo 9 euro. A, no to w Primal Pictures to kosztuje 990. dolarów. Tak, jak używać ile? 990 1000 dolarów rocznie? Tak, super. A Essential Atomic, którego my korzystamy, mamy taką wersję, nie wiem, personalną po prostu. No. Tam 120, tam 150 zł chyba. 150 zł na Maca, czyli na Windowsa taniej. Nie, na Windowsa nie ma. Na Androida taniej. Pokaż, jak to robisz. Kość jarmowa. Następnie
Trochę przebija słońce do gabinetu, ale nie jest tak źle. Skrypt z krania. Właśnie wróciłem z kursu z pierwszego dnia. Jeszcze zostało 3. Dokładnie 5. Nie, 6, 7 i 8 dzień. Matematyka. I kurde, trochę tego materiału jest. Także 4 dni rzeczywiście intensywnej pracy. Dziś o dziwo tylko 2 razy przez cały dzień zapadłem w głęboki sen. To ma... Te kursy krania mają chyba to do siebie. Zresztą Maciek jest na drugim, więc trochę więcej pewnie wie i pewnie wam o tym powie. Że to są kursy, gdzie naprawdę robi się najmniej, jeśli chodzi o taką pracę funkcjonalną, strukturalną, ruszania się. Ale te techniki są tak głęboko wchodzące, gdzieś tam w nasze ciało, że ja po prostu, mimo tego, że wstaję rano, a idę na przykład dzisiaj, chodzić dzisiaj nie było źle, idę pieszo 4 km, po czym po godzinie zasypiam na leżance. A później drugi, trzeci, czwarty, piąty. Pamiętam, że któryś był taki dzień przełomowy jeszcze na pierwszym module, że zasnąłem z 6 razy. Oczywiście nigdy jak Luke tłumaczył, albo kiedy ja robię jakieś techniki, ale zawsze jako pacjent leżę na leżance, ktoś mnie dotyka, kilka technik i ja odpływam. Ale żeby nie było tak mało merytorycznie dzisiaj, to zaprezentuję wam, o co chodzi z tym łopatkowym X-em, o którym wspomniałem wczoraj trochę na fanpage'u. Średnio rysuję, ale mam nadzieję, że schematem sobie poradzę. I teraz tak. Jeżeli tu będziemy mieli kręgosłup, narysowałem 15 kręgów. Powiedzmy, że ponumeruję od C5, czyli piątego kręgu szyjnego. C7 i potem mamy kręgi piersiowe. TK1. Ok. Kręgi piersiowe od 1 do 12. Mniej więcej dolny kąt łopatki będzie znajdował się w tej okolicy. Górny będzie znajdował się gdzieś tutaj i boczny gdzieś tutaj. Łopatkę rysujemy sobie w formie trójkąta, żeby było prościej. Mamy łopatkę. I teraz tak. Jest kilka struktur, które tą łopatkę ustalają właśnie w tym, a nie innym miejscu. I te struktury będą przechodziły w kształcie litery X. W ten sposób i w ten sposób. Zacznijmy sobie od najprostszej struktury. W tej okolicy mięsień, który przyczepia się zarówno do łopatki, jak i mniej więcej do 12 kręgu piersiowego, czyli biegnie w ten sposób, jak ta nasza dolna nóżka X, to mięsień czworoboczny, a dokładnie jego wstępująca część tej okolicy. I teraz tak. Mięsień ten to będzie żadna łopatka. Mięsień ten przysuwa łopatkę do kręgosłupa i do dołu. I jest inna struktura, która będzie przyczepiała się do wyrostka kluczowego łopatki, a więc od przodu, i będzie ciągnęła tą łopatkę do boku i do góry. I jest to mięsień piersiowy mniejszy. Ciężko go narysować, dlatego że on zawija się i wchodzi na początek na przód klatki piersiowej. Ale mamy orientacyjnie go tutaj. Czyli są mięśnie, które teoretycznie ustalają łopatkę albo do przodu, albo do dołu i albo do kręgosłupa, albo na bok. Kolejnymi strukturami jest struktura, która będzie ciągnęła łopatkę do kręgosłupa i do góry. Oraz do dołu i w bok. Obie te struktury będą przyczepiały się do brzegu przyśrodkowo łopatki i jest to dwa mięśnie równoboczne, które biegną w ten sposób, oraz mięsień zabaty przedni, który biegnie w ten sposób. Czyli tak naprawdę ustawienie łopatki będzie zależało od zębatego przedniego i równoboczych oraz piersiowego mniejszego i części wstępującej mięśnia czworobocznego. Czyli tworzy nam się
X, który przebiega przez łopatkę. I w zależności od tego, która struktura jest silniejsza i która jest skrócona, zablokowana w skróceniu, to łopatka będzie przesuwała się w tą stronę. Czyli jeżeli macie łopatkę na przykład bardzo stawioną wysoko i w bok, a do tego jeszcze na przykład odstaje dolny kąt łopatki, to warto zainteresować się mięsień piersiowy mniejszy. Jeżeli łopatka jest przyklejona na przykład blisko kręgosłupa i bardzo ściągnięta w dół, to wtedy warto zainteresować się częścią wstępującą miesiąca czworobocznego. Jeżeli łopatka jest przesunięta blisko kręgosłupa i do góry, to warto zainteresować się strukturami równobocznymi, a jeżeli ściągnięta jest w dół i na bok, to warto zainteresować się mięśniem zębatym przednim. Ten schemat rysujemy Wam trochę bardziej dokładnie, ale mniej więcej orientacyjnie, żeby dzisiaj było merytorycznie. Nie można zapomnieć o tym, że to jest tak naprawdę tylko część struktur, które mają wpływ na łopatkę, ale ciężko spracować nad ułożeniem łopatki, nie skupiając się m.in. na tych strukturach. Więc jeżeli na przykład chcesz ustawić łopatkę i zamierzasz ćwiczyć z pacjentem, żeby ta łopatka była ustawiona w dobrej pozycji, co będzie przekładało się na przykład na siłę mięśni kończyny górnej, to warto zainteresować się właśnie strukturami zablokowanymi w skróceniu i po prostu zwróć uwagę na ten łopatkowy X.